Co ty, Lila, tam masz? Hulajnogę. Skąd ty masz taką fajną hulajnogę? Bo super Łukasz i super Magda mi kupili na rodziny. Tak? Kurde, ale ty masz dobrze. Dostajesz taki prezent od super ludzi, nie? Ty i tak jesteś super, mama. Tak, też zaliczą się? Super. Wow! Ale fajne! Od razu montujesz? Tak! Jakaś zimowa wersja fajna! No. Odsuń się, no! No dobra, zrób próbę. Jej! Nie, źle. Witamy. Mama ci tego cyki. Szukasz sobie, co sobie szukasz? Lila? Na zabawki. Ale dlaczego, Lilusiu? Na moje urodziny. Szukasz sobie prezentu urodzinowego? Ile to kosztuje? Fajnie. Na górze mi się podoba ta. Fajna, nie? No, fajne tamta. Lala. Lalki się Lili podobają. Moi drodzy, podjechaliśmy pod blok i tak pada deszcz, przed chwilą trochę grad, że nie możemy wyjść, bo zanim ja wyjmę rzeczy z bagażnika, z zakupami, to po prostu będziemy całe mokre. Już pod sklepem, jak odstawiałam wózek, to dziewczyny się schowały w samochodzie, a ja już, o, proszę bardzo, zmokły mi włosy. No ale co zrobić? Przygotowujemy się pomału do Lili urodzin. Udało nam się kupić tort. Jedyny tort z tych takich gotowych tortów, jakie są u nas w Tesco. To jest dobry tort czekoladowy z potrójną, że tak powiem, czekoladą. Jest pyszne! I taki... Wygląda tak super! I taki pyszny! O, jak mi miło! I dokładnie taki torcik wybrała sobie Lileczka. W jej urodziny też zamówimy pizzę pyszną. Kupiłam jeszcze jakieś przekąski dla dzieci i w ogóle. Także pomału przygotowania trwają. Upatrzyła sobie jakieś tam zabawki, ale jeszcze pojedziemy do sklepu z zabawkami. No tak jak wam mówiłam, trochę na luzie, ale trochę też przygotowań przed nami. No dobra, czekamy pomału. No, 18. No, 19 dokładnie. Fajna zabawka. Jesteśmy w Smyths i Lila szuka prezentu. Dziś już musi wybrać. Zobacz, ta lalka mi się podobała. Zobacz, lalka Barbie, cała rodzina. W sukni ślubnej 30 funtów. Czy to jest prezent, który sobie wybrałaś? No. Taki ci się podobał? No. Jest chłopak tu, ale nie wiem jaki chłopak. Może... Są 6 chłopaków i taka dziewczynka tak wybrałam. Pokaż, jaką wybrałaś. Piękna. Jest 15. No i kiedy otwierasz? Nie wiem. Ale chyba dzisiaj. Wow, to tak łatwo się otwiera. Mati, zobacz. Jeszcze jeden w środku, Magda. Się otwiera. Wow! No, fajnie. Ma takie miejsce, gdzie się można bawić. O, ja chcę zobaczyć, co za chłopak, ale tak? Bo chłopak to był niespodzianka. Ale najpierw to. No, najpierw to. No, chcę zobaczyć, co on ma. Jakiś inne plastik? Jeszcze tu niespodzianka. Aha, i co tam będzie? Chyba buty, bo są takie małe. Pokaż mi tego chłopaka, co masz tam. O, jak nie pokazano od razu, co? No, od razu ten. O, jakie włosy! Jakie fajne! Pokaż go! Jakie ma ekstra włosy! Czad! Snack Attack Max. Ale świetne. No. A jakie ma spodnie, jakby się palił, ale jaka fryza. Lala. Do kogo ma podobne włosy? Spójrz na niego, Lila. Do Kary.
Tak? Babci Grażynki? O tym samym pomyślała! No, trochę do babci Grażynki ma podobne włosy. To jest Naka Tak Max. Matysia ma chrypkę. Wow, to jest wielkie. Pokaż ją z przodu na... Ale śliczna, no. Kogo my tu mamy? Unipig. The unicorn pig. Mamy dzisiaj Lilunię, ona ma dzisiaj 8 lat. Wstała moja solenizantka kochana. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam całe 100 lat. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Lila. Kocham cię. Też się kocham. Hej, hej, kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj wielkie święto. Dla nas wielkie, dla innych nie, ale dzisiaj mamy urodzinki Lileczki. Prawda? No i jedziemy właśnie, ja tu sobie trochę pogarniałam rano i jedziemy właśnie do Erhopa na trampoliny. Lila sobie poskacze, po południu mamy gości, także dzieje się dzieje u nas od rana. Jej! Dziewczyno, zrobiłam fajne włosy. Możesz nie skakać, kochanie. A zatrzymaj się, bo chciałam twoją fryzurę pokazać, a jak skaczesz, to nic nie widać. Pokaż, jakie masz włosy fajne, ale gotowa? No! Jedziemy. Moi drodzy, niestety nie udało nam się dzisiaj pójść do Erhopa, dlatego że trzeba mieć rezerwację. Jest tyle chętnych osób, są ferie, były takie kolejki, że po prostu nas nie wpuścili dzisiaj. Nawet na samym parkingu jeździliśmy 10 minut, musieliśmy wyjechać, pojechać na parking do Asty i przejść pieszo, bo nie dało się zaparkować. Także masakra dzisiaj. Pójdziemy innego dnia, zarezerwujemy, mamy jeszcze ferie, możemy pójść jutro czy pojutrze, myślę, że może pojutrze. Troszkę Lila była niepocieszona, ale no jakoś tam, wiecie, jakoś to przełknie. Byliśmy od razu też na zakupach i kupiliśmy sobie dobrą przekąskę. Jak tylko wrócę do domu, to jemy co? Nie wiem. Sushi! Sushi mamy, no kupiliśmy sushi, także zjemy jeszcze przed imprezką, a ja jeszcze muszę pokroić sałatkę jarzynową, a powiem wam, że jest 13:06, jesteśmy na poczcie, zanim wrócimy będzie przed 14:00, zanim wypiję kawę, jeszcze coś zjemy i mam godzinę, ale powiem wam, że cieszę się, że rano nie umyłam głowy na tą Lili imprezkę, bo pada deszcz, wieje wiatr i byłoby to bez sensu, moje włosy by wyglądały dokładnie tak samo, a wczoraj umyłam głowę, więc dobrze, że tego nie zrobiłam. Skorzystaliśmy z Arturem z jakiejś małej promocji w Aździe i kupiliśmy sobie koszulki fajne, ja sobie kupiłam z Gry o Tron naprawdę fajną koszulkę na dziale męskim za 3 funty, także super cena. No, o, humor mnie nie opuszcza, bo się bardzo cieszę, bo moja córeczka dzisiaj ma 8 urodziny. Już tam pisała jedna babcia, druga, kiedy można się dodzwonić do Lili, bo nas w domu nie ma. Napisałam, że jesteśmy za godzinę, także Lila, spodziewaj się telefonów. No i się nad talerzyczkiem. Pięknie, Lila, ekstra. Chcesz sojowy? Kroimy? Nie, nie. Thank you.
ciasteczko. Kto jest mądrzejszy, dorośli czy dzieci? Co mówiłaś? Być fajnie dzieckiem. A powiedz mi, Lileczko, co ciebie tak mocno denerwuje? Jak już jest zepsuta zabawka. Jak pies ugryz mnie i mi leci krew. A panieneczka powie mi, dlaczego panieneczka się tak odstroiła od czapy, że tak powiem. Bo ja idę do Polski. A co masz tam, sorry, w tej walizce? Mam wszystko, co ja potrzebuję do Polski. To ty się już spakowałaś? Tak, wiem, że muszę to zrobić, ale...